Witam Was serdecznie, MaxPayne.pl przedstawia MotoGP 2019. No oczywiście tutaj, żebyśmy ostatnio przegrali ten wyścig w Grand Prix Brnie. Właśnie chcę sobie zobaczyć, jak to teraz wygląda. Jak widzicie, pierwsze miejsca, szóste miejsce. No, niestety, jedne poles, jak widzicie, nie jest. To znaczy poles jest, bo zdobyłem pole position, czyli 36, ale nie ma ani wygranych, ani podium, także tutaj jest po 35 i 35. No dobrze, że nie spadłem, jeżeli chodzi o lidera. No, ale mamy coraz bliżej, jeżeli chodzi o właśnie jeszcze development test. Tutaj, aha, hamowanie silnikiem. Myślę, że właśnie w tym podczas właśnie tego wyścigu już będę próbował właśnie w Red Bull Ring. Także zaczynamy. Zrobimy sobie dwa testy. I już będę pewny, że w następnym Grand Prix już będę miał stuningowane, jeżeli chodzi pod względem hamowania silnikiem. The weather forecast for the session is perfect, so riders and teams will be able to concentrate. Dobra, kontynuujemy to. Development test, od razu zaczynamy od pierwszego okrążenia. No nic, nie ma co się bawić, jeżeli chodzi o to, bo to się kończy wywrotką, tak jak już było, czyli moje najsłabsze miejsce, szóste. Hamujemy. Corsi tutaj z prawej strony. O, to hamowanie kolejne. Ładnie tu zakręcamy. A, żeśmy wyrobili się. Ładnie tutaj, w ładnym złożeniu. Do ósemki. O, tutaj przed nami jest. Jeszcze raz go widzę. Ale na 20 miejscu on jest, więc słabiutki zawodnik. He's returned to the pit, but we can't tell whether he's satisfied with what he's done so far. Ok, siadamy. Kolejny test to będzie już na innych oponach. Od razu kontrol. I zmiana opon od razu się zrobiła. Spokojnie, tutaj zakręcza pokonać. Oczywiście o dobrych liniach przejazdu nie zapomniając.
Minuta 39, a tu zrobię minuta 33. Więc 6 sekund zapasu. No, tutaj troszkę szeroko, ale dobrze. Ładnie to do hamowania, tutaj będzie szeroko. Idealnie. Martin przed nami. Jeszcze jedno kółeczko. Ale tutaj ładnie, żem tutaj wykręcił. Chociaż widać było, że już krechy namalowane na asfalcie były podczas tego zakrętu. Hamujemy. Pawi. A Pawi wjechał na zielone. Powinno się to krążenie mu w ogóle nie liczyć. A spojrzymy jeszcze na nich. I koniec testu. Wygramy. Szybciutko. 8 minut, 2 testy zaliczone. No i o to chodziło. Kontynuujemy. No tutaj trzeba jeszcze sobie... Tak, zobaczę jeszcze tutaj, jak to wygląda w generalce podczas pierwszej sesji. Ja 2 sekundy mieli do mnie, ale wiadomo, że ja jechałem w testach jadąc bardzo ostrożnie. Ale dobrze, że Lorenzo Baldassarre jest drugi. Obyśmy teraz dobrze pojechali i już prowadzili, jeżeli chodzi o drużynę. Na razie drugie miejsce i 14 punktów tracimy. Teperno, kurde, troszkę mnie to boli, że Teperno właśnie mi się nie udało. Here we are, back at the track, waiting for the second qualifying session to start. 18 riders classified, but only one will start from pole position in tomorrow's race. Okej. Kwalifikacja numer 2. Trzeba dobrze tutaj pojechać tempo. Okej, siadamy. Nie, co ja tutaj robię? Zapomniałbym, że przecież opony mam zużyte. Miękkie. Tak jest. No i go to track od razu. Mm-hmm.
No i zaczynamy rozpędzać się, żeby jak najlepiej tutaj pojechać. To hamowanie do tej jedynki. Przed nami. Kto tu jest przed nami? Schroeter. Trzeba go wyprzedzić. O kurde. Te kółko się nie będzie liczyło. Ale będziemy mieli dobrego, że tak powiem, gońca. Niech ten Schroeter będzie przed nami. Dam mu trochę fory. A później zacznę go na drugim kółku już gonić, żeby uzyskać jak najlepszy lap. Już lap już jest stracony, nie liczy się. Dobra, jedziemy. Trzeba się napędzić tutaj. Marcel Schroeter jest przed nami. Także... będzie fajnie kogo gonić. W tą jedynkę bardzo żem ładnie wjechał. Tu hamowanie. A widziałem, że Schroeter chyba tam jakiś błąd popełnił. Było blisko, ale już lepiej niż wtedy. Manewry wymijania. Troszkę za szeroko. Gardner prowadzi. Sam Lowes. Jeszcze tutaj. Ach, jest, jest. Pięknie. Pięknie, kwalifikacje. Hamujemy jeszcze, zobaczymy, co się tam dzieje. Kółeczko. O, mamy tutaj dwa telebimy. Ładnie wyglądają te góry w Sachsenringu. Pora sprawdzić, które miejsce mamy, przyspieszyć trochę kwalifikacje i przejść do wyścigu. O, nie ma źle, 14 minut i za chwilę będziemy wyścig jechać, to jest dobry czas. Tylko tutaj o oponach nie zapomnę. Tak, dwa razy. Opony, dobra, co my jeszcze tutaj mamy? Live session. Jest, 3 sekundy, nie tak jak było przecież w tych, podczas treningu. Ale teraz już nie będę się patrzał na to. Kurde, Baldassari, co ty robisz? Oby właśnie Baldassari lepiej wypadł. Luty i Schroeter przecież to jest nasz konkurencyjny team. Welcome to the Red Bull Ring. Just a few minutes to go and the Moto 2 class Austrian Grand Prix will finally begin. The weather is great and the temperature is perfect for racing, so we're just waiting to find out which riders have opted for hard tires and which have opted for soft.
kontynuujemy. Wyścig. Remy Gardner. OK. Kontynuujemy. Very little time is left until the start of another Austrian Grand Prix. Trzymamy sprzęgło i gaz. Puszczamy sprzęgło. Trochę spaliłem, kurde. Do jedynki. Kto tutaj się najlepiej spisze? Jednak ja. Dobra, nie ma co. Że Marquez też tutaj ładnie pojechał. A kurde, wyniesie mnie. Wiedziałem, że mnie tutaj wyniesie. Ale tutaj agresywnie, żem wjechał po prostu im tam pod łokcie. Kurde, kolejne ciężkie wyścigi mam. Nie mogę. Dobra, nie ma co się bawić, bo już naprawdę, już po raz drugi tak robię. A trzeba naprawdę dobre tempo jechać, a nie się bawić tutaj. No cóż, będzie trudno. Bob Schneider. Osiemnasta pozycja. Ale to głęboko. Ulega. Fernandez, no pięknie, ale żem tutaj wyszedł, Lekuona. Marquez, Marini. No, Marini tutaj puścił. Bob Schneider, kto to prowadzi? Gardner, Luty. No, drugi raz nie popełnię takiego błędu, ale już mam dwie wywrotki na tym koncie.
i wywrotka w Brnie i właśnie tutaj wywrotka w Red Bullu. No, raczej nie uniosę tego motoru do przodu. Jest wygrana, ale ciężka wygrana, nie powiem, ciężka. Kurde, Baldassari. 25 punktów, 20. Remy Gardner tutaj się podwyższył w generalce. Pięknie wygrana. No i od razu wszystko na zielono. Tutaj wiadomo, że ten drugi test nie zaliczyłem. O, 40 punktów to co innego. Teraz przejdziemy do... No właśnie tutaj hamowanie silnikiem. Myślę, że tutaj te punkty sobie damy. Tak jest. No i później myślę, żeby... Jeszcze 50 punktów mi brakuje, żeby tutaj stuningować silnik. Valentino Rossi, no pięknie. A se podpatrzę, co tam w ogóle się dzieje w klasie moto królewskiej. Dovi prowadzi. Marquez, Valentino Rossi. No, to będzie ładna walka. To był tuning, dobra. Kontynuujemy. Silverstone. Także przechodzimy do Silverstone i jedziemy. Oby nie deszczowo, oby było ładnie. Żebym mógł tutaj dwa testy też zrobić. Jest ładna pogoda. Zaczynamy. Kontynuujemy, od razu jedziemy od testów. No to tutaj. Telebim tutaj widać. Tutaj już mam troszkę mocniejsze, że tak powiem, hamulce. Hamowanie silnikiem. Elektronikę już mam stuningowaną w tym motorze na 100%, więc tak jak mówię, moim celem już będzie tylko teraz wzmocnienie silnika. Tak, żeby ten motor jeszcze był szybszy. Ale jasno tutaj jest na tym torze. To jest fajnie szeroki tor, nie powiem. Silverstone. Hamowanie. Ale ten test drugi będzie cięższy, trudniejszy. Będę musiał idealnie jechać
optymalną linią toru, czyli tymi liniami pomocniczymi. Ładnie wystawiłem nogę, ale tutaj kurde błąd. Rany, ten tor nie dość, że jest długi, no to jeszcze będę musiał powtórzyć to kółko, no nie. Żadnego rywala z przodu nie mam, to jest trochę utrudnienie. Wolałbym mieć rywala z przodu, wtedy bym się go, zanim bym se po prostu pojechał, ktoś tam z przodu jest, ale czy ja go dogonię? Hamowanie. Jest ktoś z przodu, widzę. Trzeba za nim się tutaj podłapać. No samemu tak jechać to trochę nudno. Muszę się kogoś podłapać. Jest ktoś, ale za daleko trochę. Bardzo ładnie, 2.6. Xavi Wierchę zrobił ładny czas, 2.15. A, Marcel Schroter. Jest. Test zaliczony. Nawet się do niego naprawdę zbliżyłem. The team look impatient to hear his remarks about his latest lap. I wouldn't rule out some changes to the setup. Dobra. Kolejny teścik. A, miękka tu opona. Tu kolejna miękka. Co ja robię? Przecież test jest. Tu zaliczony test. Ten MM. Średnie. Kontrol. Dobra, już są dwie średnie opony. No i teraz trzeba naprawdę dobrze jechać. Odpowiednią linią. To jest za mną. Muszę podpatrzeć. Puszczę go. Roberts. Roberts, jest to za Robertsem jedziemy. Muszę tylko zobaczyć jaki jest czas. A spokojnie, 2.20. Ale zrobiłem tutaj 2.11.
kurde, na tych zakrętach. Muszę też się patrzeć właśnie na tą linię zieloną, że ona była w 100%, bo inaczej tego testu nie zaliczę. A już spadło poniżej oczekiwanej. No teraz wzrosło. A spokojnie idziemy za Robertsem. No i tak ma miejsce 29. No ładnie tutaj, sekundę nawet tracę, ale co z tego, i tak mój czas jest na 2.11, a tu trzeba zrobić 2.21. Spokojnie, za Robertsem, nawet go nie będę wyprzedzał. Trzy sekundy tracę do swojego rekordu, ale zda spokojnie, już jadę. Tak, żeby właśnie ten development test na spokojnie sobie tutaj przejechać, bez żadnych szaleństw. Ale Joe Roberts, już tutaj go wyprzedzę na prostej, ale ładnie, dwa testy zaliczone, kontynuujemy. Oczywiście zobaczymy, jak teraz to wygląda, jeżeli chodzi o miejsca. Lorenzo Baldassarri jest szósty. Ale to jest pierwszy trening, więc tam nie ma co czarować się. 3 sekundy, ale ja nie jechałem na 100% swoich możliwości. Dlatego, że wiadomo, że to jest test. Kontynuujemy. We're back at the circuit for the second qualifying round. The first riders are about to get on the track and battle their way to get the best starting grid positions. Silverstone. Przechodzimy do kwalifikacji numer 2. Flexbox. Mm-hmm.
opony. Oczywiście miękkie. Miękkie. I jedziemy. There is movement in the pit. The mechanics are preparing the bike and the rider seems very focused. We'll see if he can improve his time. Kurde, ale ten autopilot mnie normalnie... Obym miał jakiegoś rywala. Jak teraz się napędzę. Baldassariego lub Schrottera, to by było naprawdę dobrze. Lub Marqueza. Chociaż Luty też by mógł być, bo tutaj widzę, że pierwsze trzy miejsca to oni naprawdę jadą. A jednak ktoś jest z przodu. Od razu żem poszedł. Bardzo mocno. Jedenaste miejsce zajmuje ten zawodnik. Jakiś Ekke Pratama. Nie miał nawet żadnych szans. A nie trzeba już jechać dalej. Pierwsze miejsce. Myślę, że to będzie wystarczające. Już się zatrzymiemy. Marini ładnie, że tu pojechał. Także do początku. Looks like there won't be need for further confirmation. He'll probably analyze the last few laps with his track engineer and decide what to do. Dobra, przewijamy to do czasu naszego wyścigu. 5 sekund przewagi nad Tomasem Lutim, Alexem Marquezem. O kurde. Jest Lorenzo Baldassari wreszcie na trzecią pozycję. Tak jest. No tutaj Lorenzo Baldassari niech walczy o te drugie, trzecie miejsce, bo już chce, żeby wyprzedzić właśnie ten team. Dobra, czekam. Już nie mogę się doczekać. O kurde, opony. Miękkie. Miękkie. Alex Marquez. No, oby ten Lorenzo Baldassari, kurde, był w pierwszej trójce. Oby. Tak będzie. No to moim zdaniem możemy już prowadzić jako team zespołowy. A przecież o to mi właśnie chodzi. Nie tylko o dominację, tylko też o team zespołowy. Kontynuujemy. Trzech najlepszych kierowców. No i... Puszczamy, jest. Troszkę spóźniłem start, ale zobaczymy, kto do jedynki pojedzie.
A Marqueza tutaj lekko trąciłem. Muszę spojrzeć z tyłu, jak to wygląda. Aby to widział, Marquez jest jednak drugi. Navarro, Wierchi. Tutaj się tasują nieźle zawodnicy. Lecuona. Ale moim zdaniem musi być takie, że Baldassari musi być co najmniej w pierwszej trójce. Schroter tam, o kurde, zagapiłem się i dlatego przestrzeliłem ten zakręt. Dobrze, że jakieś kary nie dostałem. Bezeki słabo jeździ tutaj. Obejrzę, jak to wygląda. 3,8 sekundy przewagi. Na pierwszym okrążeniu. A coraz mi się lepiej jedzie w tej moto dwójce, nie powiem. Ale te dwa Grand Prix to mógłbym, kurde, ja nie wiem, wykasować. No ale nic, bawiłem się jednym słowem. Nie ma co, kariery nie można przecież oszukać ani do tyłu cofnąć, więc... Bo wszystko sobie powyłączałem, te powtórki, jak żeście widzieli w tych pierwszych odcinkach. Tutaj... Marini drugi, Luti. Kurde, Marini i Luti, kurde, tu się wyprzedzają. Gdzie jest Baldassari? Ostatni lap. A, to już ktoś... Nie, to jest przedostatni lap. Fernandez. Marquez piąty. Ładnie przeukładam ten motor. Prawo, lewo, prawo, lewo. Zakręt do Chapelle.
Ostatnia połówka okrążenia. Dobrze, że podczas wyścigu nie ma jakichś większych kar, bo za taki właśnie wyjazd za tor to powinna być jakaś kara. Jak się na przykład to powtórzy kilkakrotnie, nie? Pięknie. Parc Fermé is starting to fill up with the stars of the race. Let's take a look at a graphic of the official results of the just finished Moto2. Kurde, Baldassare był przed, znaczy za Lutim. Ale dobrze, że Baldassare jest razem ze mną tutaj. No i co, pierwsze miejsce zespołowo? Tutaj wiadomo, że ja tutaj wygrywam. Jest pierwsze miejsce. No tak jak mówiłem, ja tutaj zgromadziłem we Flex HP40 125 punktów, czyli na 6 wyścigach jednym słowem reprezentuję właśnie Flexa, dlatego tutaj Baldassare jest liderem, ale żeby go wyprzedzić, jeżeli chodzi o punktację zespołową, 30 punktów, myślę, że na trzech trasach, czterech bądź pięciu mogę już po prostu to zrobić, że ja będę liderem. Także na razie jestem na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zawodnika. 30 punktów mi brakuje do Baldassare'ego. Kontynuujemy. A 20 punktów kolejne zgromadziliśmy. Oferta? Zapomniałbym, kurde, że teraz jest oferta przecież. Tutaj do KTM-a. Estela Galicia, to bym, kurde, jechał razem z Mark Marquezem. Kolejne. Sky VL46, ale tutaj nie widziałem dobrych zawodników. I Agusta, nie wiem, albo zostaniemy w tym Flex, bo jednak... Bo jednak dobrzy są, naprawdę. We Flexie. Ja bym tutaj jednak został, ale tutaj jest mocniejsze motory, obydwa, to nawet widać, że są trochę mocniejsze. Ja już bym wolał ten Flex zostać. Jednak ten Flex zostaje, dlatego żebym chciał właśnie tutaj być liderem i zespołowym i wygrać całokształt. Także niech właśnie zostaje ten Flex jednak. Nie ma co. Także nie będziemy kontraktu podpisywać, zostajemy we Flexie. Także myślę, że na tym odcinku już sobie zakończymy. Zobaczymy jeszcze odnośnie tego Rinsa właśnie tutaj na Silverstone wygrał Marquez i trzeciego Rossi. Także jednak zostaje właśnie w tym Flexie. Także jak Wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.